Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Jest godzina 19. Ja wprawdzie skończyłam już koło 6, ale Kuba bowiem przyjechał i pojechaliśmy do Pepco. Kupiłam taką, to nie jest nawet girlanda, ale z 500 lampek LED-owych i chciałabym zrobić takie tło do filmów. Natomiast ten sznurek jest czarny bądź zielony i muszę jutro, jak będę w pracy, to skoczę jeszcze do papierniczego i kupię albo biały korektor, albo biały marker i przemaluję, wiecie, ten kabelek. O, brakuje mi po prostu słów. Zaraz jeszcze muszę iść wywiesić pranie, planuję zrobić sernik na zimno i przyszedł Funday Box, także już Wam pokażę jego zawartość. Oj, miga mi bateria, mam nadzieję, że zdążę Wam jeszcze pokazać zawartość Funday Boxa. Tutaj właśnie te światełka. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, zaraz to wezmę tam do mojego pokoju, gdzie planuję nagrywać i zawiesimy, zobaczymy, jakby to wyglądało, bo jak nie, to po prostu zwrócę, zanim zacznę to, wiecie, malować. A tutaj mamy Funday Boxa, idę po nożyczki i otwieramy. Dobra. A, krzywo. Dobra, otworzę poza kamerą, bo muszę... A, chyba, że się uda. O, uda się. Uda się, uda. Dobrze, tak wygląda pudełeczko. No, ciężkie nawet. Zobaczymy, co się kryje w środku. Okej, ten produkt na pewno już znacie, jak śledzicie moje vlogi, bo w ostatnich Funday Boxach też był, tylko w mniejszej wersji. Szkoda, że akurat mam miętowy, no ale trudno. Jest to po prostu peeling kawowy, którego składnikiem jest kawa Robusta. I cena tego dużego opakowania to 65 zł, także naprawdę wow, że znalazł się w pudełku pełnowymiarowy produkt, zwłaszcza, że to pudełko niewiele więcej kosztuje. Dalej mamy tutaj taką hydrożelową maskę na twarz i ona ma nam nawilżać oraz poprawiać elastyczność naskórka. I jej cena to około 15 zł, a firma to Effectima. Pojawiła się czapka, zaraz ją przymierzę, ale mega. Już Wam czytam coś na ten temat. I jest to czapka z haftem Feel Better. Jej cena to 49 zł na stronie Yabani. Następnie mamy skarpety. Ciepłe, frotowe skarpetki. Idealne na zimowe mrozy. I ich cena to 19 zł, również dostępne na stronie Yabani. Zaraz je otworzę, to Wam pokażę. I kolejny produkt to lakier hybrydowy. Cieszę się, że pojawił mi się tym razem inny kolor niż poprzednio, bo dwa razy miałam ten sam, więc teraz mam taki piękny jesienny i to jest numerek 406. Dalej bardzo dużo próbek. Tutaj mamy nocną maskę bloker sebum. Są to w sumie takie nowości taupy, bo tutaj jeszcze mamy enzymatyczną maskę z glinkami. Ja mam ją w pełnowymiarowym opakowaniu, więc pewnie poleci do mojej przyjaciółki, żeby sobie przetestowała. Tu jest maska czarny detoks, była mi bardzo ciekawa. Nie kupowałam, więc chętnie przetestuję. I mój ukochany peeling czy enzymy. To już chyba taki wszystkim znany produkt. Teraz jedzonko, bo nie mogło tego zabraknąć. Najpierw piciu. Piciu. Jest to Oshi Vitamin Shot. Jest to smak egzotyczny z dodatkiem witamin, kwas pantotenowy. Pantotenowy, dobrze czytam. Witamina B6, cynk. No, przetestujemy. Teraz mamy mydło w kostce, biały jeleń, marchew i dynia. Nie, tak niekoniecznie lubię mydło, bardziej używam żelów podprysznicy, żelów do mycia twarzy, ale coś na pewno z tym wykombinuję. I jest to wegańskie fitomydło oparte na naturalnej bazie roślinnej oraz naturalnych ekstraktach z marchwi i dyni, idealne dla skóry wrażliwej. Cena to około 13 zł. Ostatnia rzecz w pudełku, coś co bardzo lubię, to pieczywo lekkie żytnie. I cena to 3 zł, mamy tutaj wielkie opakowanie, na pewno zjem. A i te skarpety są takie po prostu różowe, bez żadnych tutaj dodatków, jedynie takie ciapki, takie ombre. W sumie to jedna jest inna, druga trochę inna. Raczej w tym chodzić na co dzień nie będę, ale na jakieś takie wieczory przed telewizorem na pewno sobie założę, żeby w nóżki było mi ciepło. Ja mam teraz kucyka, więc może i ta czapka nie wygląda najlepiej, ale czuję, że w rozpuszczonych włosach naprawdę będzie fajnie wyglądać, bo mam taką samą czarną z New Yorkera i różową też. Właśnie też tego typu i naprawdę bardzo je lubię, także w tej chętnie będę chodzić. No jest mega. No to pudełko naprawdę bardzo mi się podoba. W
Wszystko jest genialne, aż jestem ciekawa, co będzie za miesiąc przed świętami, kiedy to właśnie będzie edycja świąteczna. Zabrałam się właśnie za wieszanie tego. Oczywiście tutaj będzie cała taka ścianka i wydaje mi się, że fajnie to wyglądać będzie jako takie tło, tylko no chyba pasuje faktycznie to wymalować na biało, żeby się tak nie rzucało w oczy. I to zaraz zapytam mamy, czy nie ma jakiegoś takiego markera albo coś, i spróbowałabym. Jestem zadowolona z efektu. Pięknie jest. Zrobiłam nawet Dyziowi zdjęcie. Dodałam na relację na Instagramie, pokażę Wam. Właśnie w tym tle. Chyba się nie doczekam. Mam nadzieję, że za bardzo Was to nie zagłusza, albo pójdę tam do mojego tego mini studia. Pokażę Wam przy okazji teraz, jak to wszystko wygląda i się przywitam normalnie. A więc w końcu mogę się z Wami w ciszy i spokoju przywitać, także mamy sobotę, jest godzina zaraz po 14. Ja wróciłam jakąś godzinę temu do domu i zaczęłam sprzątać, wszystko ogarniać. Mam to już z głowy, jestem wolna. Cudowne uczucie. I właśnie tak za godzinkę jadę z moją przyjaciółką, się umówiłam w Biedronce. Tak będziemy mieć szalony shopping. Nie no, kiedyś Wam mówiłam na vlogu, że jest u nas taka wyprzedażowa Biedronka. Ona powstała przez przypadek, bo wybudowali nową naprzeciwko, tutaj jakieś tam umowy ich trzymali i żeby nie płacić za puste pomieszczenie, za pustą halę w zasadzie, no to powstała właśnie taka Biedronka, gdzie jak coś się nie sprzeda w jakichś Biedronkach, to ląduje właśnie tutaj i jest albo za taką samą cenę, albo za niższą. I zazwyczaj tak było, że jeżeli nie mogłam czegoś znaleźć w Biedronce, na przykład nie wiem, dywanik do łazienki, to jechałam właśnie do tej wyprzedażowej i tam zawsze wszystko było. Ten akurat konkretny, który ja na przykład chciałam. I niestety dzisiaj jest już jej zamknięcie. Nad czym ubolewam, bo lubiłam czasem właśnie iść sobie pooglądać, kupić jakieś pierdółki, czy nawet właśnie tak popatrzeć, co ciekawego tam jest. A tu niestety właśnie dzisiaj jest jej zamknięcie. O czym ja nie wiedziałam, dowiedziałam się o tym dzisiaj, więc przypuszczam, że nie będzie już tam za dużo nic. Jest minus 50%, więc można kupić jakieś fajne rzeczy. Natomiast wszyscy wiedzą o tym już od środy, także no 3 dni już za nami, to pewnie tam będą totalne pustki. Ale umówiłyśmy się właśnie o 15 pod tą Biedronką wyprzedażową i jedziemy buszować. Podobno w kolejce do kasy stoi się około godzinę. No zobaczymy, czy będzie w ogóle z czym stać. Ale no nie powiem, żebym nie miała ochoty sobie czegoś kupić. My to takie dwie cebule razem z moją przyjaciółką, także wiecie, o co chodzi. No natomiast wczoraj Wam pokazywałam, że zrobiłam już to tło. I w sumie może nie wygląda to tak źle, nawet jeżeli ten kabel jest w takim kolorze, ale kupiłam dzisiaj dwa markery, coś takiego, to są chyba olejne, tak, marker olejowy z farbą, wodoodporny, do stali, gumy, drewna, plastiku, szkła i coś tam. Kawka zrobiona, także trzeba się doładować. I Dyziu, bo dawno go nie było. Zwróciłam z tej Biedronki, o której Wam mówiłam i patrzcie, co dołapałam. Nerka z Reeboka wzięłam dla Kuby. Kosztowała mnie 9 zł, z metkami oczywiście, wszystko nowe. Następnie mam tutaj uchwyt do auta na telefon i on kosztował, już patrzę w Paragon,
złoty 87. Wzięłam jeszcze taki uchwyt. Ja już go mam teraz na telefonie. O. I tak stwierdziłam, że jak będę wymieniać sobie po prostu case'a, no to przyczepię znowu, bo to naprawdę ułatwia sprawę. Tutaj mam taką muszkę dla psa i już szukam. Ona kosztowała 2 złote, także no deal. I tak fajnie. O, moja mama wzięła krawatkę świąteczną dla Dyzia, więc będzie ubrany. I tu prezent dla Dyzia pod choinkę ode mnie. I to jest cena złoty 89. Tak właśnie. Takie daje odgłosy. No więc pod choinką też znajdzie się prezent dla niego. No więc powiem Wam, że naprawdę deal. Ludzi było bardzo dużo, już wszystko przebrane i tak cud, że udało nam się coś znaleźć. Cześć, witam Was w bardzo ponurą, deszczową niedzielę, także smuteczek, niestety. My właśnie wróciliśmy, muszę się rozpłaszczyć i będę na pewno dzisiaj po południu malować te kabelki od lampek. Masakra. I ja nie wiem, jak ja to ogarnę, to zajmie mi naprawdę sporo czasu, chyba do grudnia. Mam nadzieję, że się wyrobię. W ogóle kalendarz adwentowy zakupiony. Mój przyjaciel Patryk, ciekawe, czy to oglądasz. Sprawdzimy Cię. Pojechał mi po niego, ponieważ na stronie już był niedostępny i w Krakowie w jednej z galerii jest tylko ten sklep. No i on właśnie ma takie dobre serduszko. Pojechał i kupił mi. Także bardzo się cieszę, że będę miała ten kalendarz. Mam nadzieję, że Was też zainteresuje, bo jest to marka dosyć znana, fajna i bardzo się cieszę, że będę mogła przetestować ich kosmetyki. A tymczasem muszę się ogarnąć i na jutro przygotować jakiś film. Jest wolny dzień, bo jest święto, także no, chciałabym usiąść trochę nad tymi filmami i ponagrywać coś, tak żeby na listopad na przykład już mieć te stacjonarne filmy, a później już nagrywać na grudzień. I właśnie już na tle światełek, więc fajnie by było, jakbym zdążyła je dzisiaj wymalować. Znaczy może nie muszą być dzisiaj, ale no później nie będzie kiedy, więc chciałabym to zrobić. Chociaż powiem szczerze, brak mi werwy do tego. Dobra, ja się rozbieram i zaraz będę kombinować dalej. Baby, I'm here to stay, so cast your doubts away.